Dobra, nowy rekord 5 godzin temu, 6 minut 31 sekund, gdzie ja tą grę przechodziłem około 20 godzin. Super, rewelacja. Zobaczmy, porównajmy to sobie. Dobra, gość wypływa, gość zaczyna. Ale leci, co jest ty? Ej, jaki skinek, to jest zmodowane, czy to masz po prostu po iluś tam młynach? Dobra, wiadomo, tutaj jest skrót, tu byś mógł iść naokoło. I to robi każdy na początku, ale potem jak już ogarniesz, że możesz się wybić z ręki, no to idziesz do góry, nie? To wiadomo. I tutaj co? Skok? Skok, szybko, dobra. Tu wszystko na razie wygląda w miarę normalnie, powiem szczerze. To jest coś, co ja bym normalnie zrobił, tylko prędkość jest zabójcza. Pytanie, kiedy się zaczną rzeczy powalone? To wszystko na razie wygląda super normalnie. Od drzewka do drzewka wyżej, okej, fajnie. I zaraz masz drugie jeziorko po lewej, tak jest. I tu nie można dotknąć wody, bo jak dotkniesz wody, to się spierdzielasz. Ślisko. Okej, okay. Gość zrobił fajny skrót w sumie, bo z reguły chyba naokoło się idzie. To jest fajnie zrobione, bo ta gra z tym wybiciem się z ręki, nie? Ten trik wymaga od ciebie dopiero na końcu, w związku z czym wcześniejsze drogi są odblokowywane, są dodatkowe drogi rozrzucone. Gość zrobił tutaj z krzakami, której ty normalnie byś nie ogarnął i której normalnie prawdopodobnie nie umiesz na starcie, ale za drugim podejściem wykorzystujesz to i jest dużo szybciej i dużo łatwiej. Szacun fest, bo tu taki metroidwaniowy styl trochę rozgrywki się robi, że jak wrócisz, to nagle masz więcej. Coś w tym stylu. Coś, nie wiem, czy czaicie, o co mi biega. Że dzięki nabytym umiejętnościom gracza nagle możesz dużo szybciej w grę przechodzić i to jest intended. Tu widać, że te krzaki zostały zrobione celowo dla tych, którzy ogarniają ten trik, nie? Który później dopiero tak naprawdę wkracza jako wymóg. Fajne. Fajne. To jest mega przerąbany poziom. Oj, oj, tutaj już sobie, oj, ten world record będzie można poprawić już w tym momencie, stary. O kurczę. To niestety zawsze tak jest. To. Ale to jest niesamowite, że ludzie i tak szybko, ładnie to przechodzą. Ja lubię, jak są początki ze speedrunami, bo wtedy jeszcze pojawiają się błędy, wtedy jeszcze sobie myślisz, o, może dałbym radę. Potem to się robi tak zacięta konkurencja, że ludzie już dosłownie setne sekundy liczą sobie, nie? No to wszystko normalne, tylko tempo jest porąbane. No dobra, czy tu będą jakieś skipy? O kurde, zarąbiste. Zarąbiste to było. W ogóle po filarach, nie tylko od razu tu. Ej, dobre to było bardzo. Fajne, bo najpierw skakujesz do wody, idziesz w lewo i po filarkach tutaj do góry, nie? Ale fajne. Okej, to wszystko norma. To było straszne dla mnie, jak to się kręciło. No tutaj to szybkie, nie fajne bardzo. Wow. Wow, to dobre było. Tu wszystko w normie. Tu też. Czy będą jakieś skróty na budynku? Jestem ciekawy, czy w speedrunach też robią to, co ja zrobiłem przypadkowo, a potem zacząłem tego używać, że od sukienki już skaczą do basenu albo od wcześniejszego ciuchu. Co jest? Ty kuźwa, jaki kuźwa szybki, widzisz to? Pa. Co jest grane? O kur... przepieczone. I to jest kolejny moment, w którym wykorzystujesz ten nabytego skilla, którego wcześniej nie miałeś. Porąbany. No. I czy tu będzie wyrzut od sukienki już? Na gacie? Bo te gacie są baitem tak naprawdę chyba. Jep. Zarąbista to jest, no. Zielone są fejkowe, trzeba uważać. Tak jest. I na drzewo. Oj, długo rozbujane. Mam wrażenie, że dałoby się szybciej. Staram się zawsze znaleźć, wiesz, czy gdzieś można coś podwyższyć, cholera jasna. W sensie rekord gdzieś ogarnąć lepszy. Okej, okay, znak tych narkomanów, dealerów. Dobra, jak szybko to rozbuja? 1, dosłownie raz. Jezus Maria, ładnie. Ładnie bardzo. Co jest? Mouse sensitivity. O dobra, tu się zaczyna odkleja.
Niesamowite. Czyli jak zmniejszysz sensa, to możesz się tak delikatnie po ściance przesuwać. Ja pierdziele. Niesamowite. Ale to skróciło mu drogę. I pewnie dlatego tak po lodzie idą, nie? No takie mikroruchy z sensem możesz zrobić. To było dość trudne w ogóle z tymi workami. Kurde, niesamowite. O dobra, i teraz trudny etap. Ty, to już jest jakaś połowa gry w tym momencie. Tutaj siedziałem 5 godzin. Chyba. Albo 7. Nie, 7. To było przerażające. Ten jeden skok wymagał ode mnie z 2-3 godzin roboty. I w końcu się nauczyłem, że trzeba się z ręki wybijać. Tu w tym momencie się to dzieje. W to się da na padzie grać? Tak, tak. Normalnie możesz, no. Jezus Maria. No ładnie to siedzi, ale tutaj norma akurat z tymi skokami. Tutaj na razie normalka. Pomijając, że ja się uczyłem tego 7 godzin, to no, to tak, to normalka zupełnie. Ale to szczerze jest pikuś w porównaniu do lodowej krainy, ja pierdzielę. To jest pikuś. Ten lód był straszny. I właśnie do niego zmierza. Te grzybki zaskakujące są, bo myślisz sobie na początku gry, że są te krzaczki i za krzaczki możesz normalnie się chwytać i myślisz sobie, dobra, na tych grzybkach będzie tak samo, zwłaszcza, że tu są ośnieżone szczyty, to pewnie szczyty są śliskie, a za grzybki można się łapać, a jest zupełnie odwrotnie. Skał się łapiesz, a grzybki cię zsuwają. No, grzybki są śliskie. Zdradliwe grzyby. No i, o Jezus, to wyglądało ryzykownie, szczerze. No i jesteśmy tutaj, nie? Ja pierdzielę, jak szybciutko. Wow, 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 wow. Totalnie skipnął to. Ja próbowałem, myślałem, że się nie da. Ale jaja. Ciekawe, ile tutaj ludzie będą skipów jeszcze znajdować. I ciekawe, czy gość skipnie to, czy on pójdzie tutaj do góry zaraz. To mnie ciekawi, czy on pójdzie do góry. Próbował, ale nie udało mu się. To będzie miejsce na podbicie tego rekordu o kolejne jakieś pół minuty, coś czuję. Niedługo będzie rekord coś koło 6 albo 5 coś. Niesamowite. Wow. Kurde, jak oni się od lodu ładnie odbijają. To naprawdę było tak proste? Mi totalnie nie sięgał. Totalnie mi nie sięgał. To jest co do piksela, człowieku. Co do piksela. Chyba będę reagował na kolejne te. Będziemy sobie oglądać kolejne world rekordy, bo mnie to jara. Przy nowej gierce to jest fajne. Wow, 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 wow. Nie, to jest piękne, jak oni po tym lodzie zapieprzają, który de facto ma być nie tak. Nie ma temu służyć, nie? Ma być barierą. No i tutaj już easy. Kurczę. Jakaś petarda, człowieku. Ale speedrun się liczy do końca napisów? Chyba tak, tak. Jeszcze pół minuty, no. Także do samego końca jest speedrun. Do true endingu. Fajnie zrobione w ogóle, że masz osiągnięcie na początku za ten prezencik, który on właśnie otworzył i to jest jakby koniec, a prawdziwy ending jest trochę później, nie? Mega fajne. Ciekawe, czy ktoś faktycznie skończył grę na tym prezencie. To live is to suffer. To survive is to find. No i the end. Elegancko. Gość musiał przez kilka dni, odkąd ta gra wyszła, bo ona ma, nie wiem, z tydzień może? Może dwa? Cały czas po prostu zapieprzać po kilkanaście godzin dziennie, no. Niesamowite. Fenomenalny speedrun, ale jest dużo miejsca do poprawy jeszcze, nie? Nie mówię, że ja bym to zrobił w życiu, ale jest widać, że to będzie poprawiane. Tu masz najlepszy speedrun? Jak 0.26. Gość zgliczuje. Ty, ale coś podwiewa kolegę, żeby zaraz nie było, że dupę będziemy oglądać.
A twórca ogląda i pewnie ma bekę, nie? Work smart, not hard. Proste. Fajna ta gierka jest, naprawdę. Po Only Upie dla mnie najlepsza. Lepsza niż Garnek od Beneta Fodiego. Lepsza zdecydowanie.